Mam dla was pytanie. Drodzy użytkownicy YouTube'a, jak widzicie, teraz dziwnie mi chodzi GTA 4. Może nic dziwnego, ale zobaczcie, jak domy wyglądają. Zaniżona jakość tekstur. Mój komputer jest bardzo mocny, a takie obniski graficzne są. Co? Jak powiększyć? Jak zrobić, żeby były po prostu wszystkie szczegóły na maksa? Przykładowo pokażę wam, jak wygląda opcje. Wybór opcji. I przykładowo też wrócimy do gry. Wybieramy tak. Zobaczcie, co się dzieje. Przeskakuje do wcześniejszego. Co mogę, jak to mogę usunąć ten błąd? Bo pragnę zauważyć, pragnę wam też powiedzieć, że mój laptop jest mega mocny. Ten rocznik. I jak naprawić ten błąd, żeby tak nie robiło się tak? Czy jest jakiś sposób na tego usunięcie? Wygrałem najnowsze patche, różne aktualizacje do GTA 4, a i tak takie błędy się wytwarzają. Mało to, jak udało mi się, nie wiem, przypadkiem udało mi się coś wgrać i tego nie było efektu, to to cały czas było. Może muszę ściągnąć low PC mod, bo niestety grafika może jest słabsza niż reszta komputera. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. A tymczasem pokażę wam miejsca, w których naprawdę płynność gry i obiekty, które powinny być, docytują się z wielokrotnym opóźnieniem. Jak widzicie, ten wiadukt, który jest nad ulicą, powinien być od razu. Tutaj ten dom, mamy tylko schody i klimatyzatory. Ale to jest ujście, ale tu chociażby powinna być jezdnia i jej nie ma. I właśnie się doczytała. Napiszcie w komentarzach, jak naprawić ten błąd i czy jest jakaś modyfikacja, która pomoże mi w tym. Przykładowo, mój komputer ma, no mój laptop ma kartę graficzną Nvidia GTX 950M i procesor Intel Core i7. A są to najmocniejsze z mocnych. I widzicie, jak działa gra. Rozgrywka może być, ale nie jest satysfakcjonująca i nie jest po prostu przyjemna dla oka. Gra działa zupełnie tak, jakbym ją odpalił na Enigmie, albo na Zeroskopie od V1. Albo na susalce do włosów. Wszystko inne działa. Przykładowo pokazałem to. Simple Native Trainer działa. Przykładowo też, żeby wam pokazać możliwe centrum, jakie spadki będą w centrum, właśnie tam się udamy. Do centrum Liberty City. Choć przykładowo mógłbym wybrać zaraz Time Scenic. Niestety, gdy to nagrywam, zegar w komputerze jest po prostu po godzinie 20. W realu jest godzina normalnie inna, ale w wyniku tego, że zegar został
system został przeinstalowany i bateria zdechlakowata, to niestety zegar się jakby do wyzerował. Pokażę wam teraz ewentualne centrum Nowego Jorku, albo czyli centrum Liberty City. W tym celu pojedziemy dokładnie w to miejsce. I zapewne tam to będą dopiero koszmary graficzne. A jak widzicie, ziemia zniknęła. I w tym momencie kłania się Julius Verne z powieścią Wyprawa do wnętrza ziemi. Napiszcie w komentarzach, co mam zrobić z taką anomalią. Bo przecież jak wgram na ten laptop GTA 5, a jest nieco mocniejsza, to działała lepiej. Dużo lepiej. W ogóle było widać każdą ryskę na chodniku, każdy ślad hamowania. A tutaj to wygląda tak, jakby w tym momencie niech rodzice mi darują, młodzi rodzice, za stwierdzenie, jakby ich dzieci, albo w ogóle niemowlęta, jakby się zygały na różne kolory. Bo takie rozmyte wszystko. Ukradam powiem po prostu, po nazwie lubię nazywać przedmioty. Tego Chevroleta ukradłem w grze niedaleko domu, pierwszego domu Nico Bellica. Zobaczycie, jakie właśnie tutaj są anomalie. Jak widzicie, nie powinno tak być. Naprawdę, napiszcie w komentarzach, jak to poprawić, bo wgrałem najnowsze łatki, patce i inne. A gra wygląda gorzej, jakby ktoś po prostu zrobił... O! To miasto przypomina właśnie miasto z Powrotu do Przyszłości 1, ze sceny jakby z makietą. O, i widzicie, brak płotu. A mam przecież najmocniejszy komputer. I zobaczcie, co się dzieje. Co to za problemy graficzne. Wygrałem przecież aktualizację sterowników. I tak, takie błędy. Wygląda zupełnie jakby ktoś namalował, dał okna ludziom, ale po prostu fasady nie dokończył w budynkach. A w niektórych momentach wygląda tak, jakby ktoś postawił okna w powietrzu, tak jak tutaj, o, zanim dojechałem, i po prostu okna dał, a budynku nie dał. I mam teraz pytanie, dlaczego takie przypadki nie zdarzają się w realnym życiu? Że idąc w Warszawie po ulicy, zobaczmy na Młocinach, widziałbym po prostu jadące pod ziemią pociągi metra. I napiszcie też w komentarzach, czy można jakoś zwiększyć, żeby wgrać jakąś poprawkę do grafiki.